Witam wszystkich z tej strony Tula i witam Was w serii Mody kontra Gra. Dziś, kochani, zrobimy sobie simeczkę. Powiem Wam, że nie miałam jakiegoś tak, nie wiem, że chcę zrobić, nie wiem, faceta, kobietę, dziecko. Stwierdziłam, że po prostu przejrzę sobie Waszych simów i ten, który gdzieś tam mnie zaciekawi, wpadnie mi w oko, tego zrobię. No i padło na tą oto simeczkę, proszę bardzo, Julia Nowak. Twórcą jest Siasia O czy Zero, nie wiem. Jest nawet opis. Julia jest to młoda dorosła, która próbuje dostać się na casting do Top Model. O, patrzcie, ja nie czytam tego. Jednak jej rodzina nieustannie podcina jej skrzydła i przez to nie jest pewna siebie. Dlatego postanawia zmienić swój wygląd i pokazać im, jaka jest piękna. Właśnie dlatego zgłasza się do ciebie. Tak wygląda. I słuchajcie, przyciągnęła moją uwagę tą fryzurą, za którą ja osobiście nie przepadam. Ale... tutaj, patrząc na zdjęcie, zobaczyłam, że ma bardzo ładną twarz i myślę, że to będzie przepiękna simka. Tylko trzeba jej zmienić właśnie tą fryzurkę, dobrać jakieś ubrania i myślę, że będzie przepiękna. Także dziś właśnie tą simeczkę sobie zrobimy. Ja już ją tutaj mam jedną pobraną. Tu mam zielone, nie zmieniałam ostatnio, spójrzcie. Ma piękną twarz, piękne duże oczy, duże usta, jest ciemnoskóra, no tylko ta fryzura, tak? Ale jest bardzo, bardzo ładna, tak mi się wydaje. Dlatego właśnie stwierdziłam, że zrobimy dziś Julię. I słuchajcie, kochani, jedna rzecz. Właściwie to dwie, ale zacznę od tej pierwszej. Jest znowu bardzo dużo komentarzy i wiadomości gdzieś tam na Facebooku, na pocztę mi wysyłacie. Mnóstwo tego, bym... po prostu podała Wam folder z moimi modami. Po pierwsze, kochani, nie jest to możliwe, bo mam ich około 5000 i nie jestem w stanie tego tak spakować, by Wam to przesłać. Musiałabym to pakować w kilka folderów. Po drugie i najważniejsze, nie mam zamiaru udostępniać czyichś modów. Słuchajcie, nie ja je zrobiłam, nie ja jestem ich właścicielem, nie mam do nich praw. Zajrzyjcie sobie gdzieś na którąś stronkę, choćby na TSR, przejrzyjcie sobie niektórych twórców. Zazwyczaj, prawie u większości jest dopisek, by nie udostępniać ich modów po prostu. I wszędzie jest ten dopisek, prawie wszędzie, żeby tego nie robić. Od tego, słuchajcie, ja Wam podaję linki. W każdym opisie, w komentarzu są linki, wystarczy kliknąć i pobrać. Słuchajcie, no to chyba nie jest wielki wysiłek. Ja nie mam zamiaru tego robić, choć piszecie mi, że gdzieś tam jedna, druga youtuberka zagraniczna to robi. Słuchajcie, niech sobie robi. Mnie to nie interesuje, to jest jej sprawa, ja nie mam zamiaru tego robić. Ja szanuję czyjąś pracę. Nie wiem, czy oni mają gdzieś tam za to płacone, jak to udostępniają. Nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie, ja szanuję czyjąś pracę, nie mam zamiaru im po prostu... tych modów udostępniać jakby w ich imieniu, bo nie ja jestem ich właścicielem. I nie będę tego robić i naprawdę nie proście mnie o to. Milion razy o tym mówiłam, w kółko to samo, nie będę udostępniać żadnej paczki modów, nie ma nawet takiej opcji. To, że ktoś tam robi, niech sobie robi, ja nie mam zamiaru i... no i tyle, słuchajcie, ja podaję Wam linki, wystarczy kliknąć. W każdym opisie filmu są linki, wystarczy kliknąć i pobrać. Tak. I druga rzecz, od krewetki, którego serdecznie pozdrawiam, dostałam ostatnio link do filmiku właśnie zagranicznej youtuberki. Nie pamiętam jej imienia. Ja Wam to podlinkuję w opisie, więc tam szukajcie. To jest chyba jakaś znana, ale ja tak jak Wam mówię, ja ich nie rozróżniam, bo ja nie oglądam zagranicznych youtuberów. W ogóle się w nich nie orientuję. Która nagrała filmik z takim programem, który głównie służy do tego, by jak na przykład... stworzycie sobie sima, tak, i chcecie udostępnić go w galerii, to możecie tam sobie zmienić to takie główne zdjęcie, tak, że nie musimy tutaj klikać z gry, tylko możemy sobie jakieś zrobić w fajnej pozie. Na pewno widzieliście w galerii mnóstwo takich właśnie zdjęć gdzieś tam przy simach, czy przy domach, obojętnie. I ten program właśnie do tego służy, by zmienić sobie tam jakieś swoje zdjęcie i wrzucić, ale ma też inne zastosowanie, co to akurat dużo bardziej mnie interesuje. Że gdy właśnie taką simkę, czy tam sima bez znaczenia, coś tam sobie ubierzemy i w tym programie możemy zobaczyć,
wszystkie mody, w które ten sim jest ubrany, jest po prostu pokazane nazwami i to na pewno ułatwi mi pracę, jeśli chodzi o szukanie modów. Także krewetka, serdecznie Ci dziękuję. I Wam oczywiście podlinkuję ten film, zajrzyjcie sobie, jest po angielsku, ale ona wszystko pokazuje po kolei, więc myślę, że nie będzie z tym problemów, więc serdecznie Was zapraszam, bo jeżeli ktoś nie potrafi korzystać z tego moda właśnie do czyszczenia modów, co jest, to kiedyś Wam już podawałam linki, bo mnóstwo osób do tej pory mnie prosi o to, bym nagrała poradnik. Nie będę już nagrywała żadnych poradników, bo do dziś mam praktycznie codziennie komentarze pod tym moim poradnikiem, jak pobierać mody. Codziennie te same, także nie będę już nagrywać żadnych poradników. Ona tam wszystko ładnie pokazała. Nie trzeba znać angielskiego, by zobaczyć, jak to zrobić, więc w opisie znajdziecie ten link do filmu. Także dobrze, to na tyle. Ja przechodzę do naszej Julii, która mówi, jest przepiękna. Tak wygląda w stroju codziennym, ma bardzo ładną twarz, podoba mi się. Oficjalnie, tak. Sportowo. Fryzura taka, no zobaczcie, taka ubita bryła, tak? Dlatego ja nie lubię za bardzo włosów z gry, bo ona właśnie taka jest bryła ubita, nie? No choć niektóre są tam ok, ale no ta na przykład nie podoba mi się. Do spania, bardzo fajnie. Imprezowo, ładna figurka. I na basen. Bardzo ładna sumeczka, ładny tyłek, zobaczcie. Okej, okay. Także tak wygląda nasza Julia, proszę bardzo. A wiecie co? Zdejmij mi te włosy. O, dużo lepiej. Ale okej, okay. Julia jest, kochani, pokrewną duszą, jest wesoła, jest dobra i jest ambitna. Tak, także dobrze, ja teraz, wiecie co? Tam zrobię sobie wszędzie oczy, rzęsy, brwi i tak dalej i wrócę do Was już na włosy. Znaczy Wy zobaczycie to już na przyspieszeniu, całą resztę. Także ja za chwilkę do Was wracam. I see you walking around.
Dobrze, kochani, ja już jestem, więc tak wygląda nasza Julia, proszę bardzo. Jest przepiękną simką, naprawdę. Ubrałam ją tak dość letnio, no bo mamy lato i ostatnio tak sporo simów ubieram. No, trudno, że mu ubierałam teraz w jakieś swetry, no jakoś mi to tak nie pasuje. Jest przepiękna, spójrzcie, ma piękne oczy i te usta, no jest po prostu przepiękna. Piękny profil, zobaczcie, śliczna jest, naprawdę. Tak myślałam, że to jest piękna simka, słuchajcie, zobaczcie. Tak wyglądała wcześniej, niepozornie, a tutaj proszę, piękna simeczka. I dała mi takiego kucyka związanego, bo w ogóle ta fryzurka jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba, dlatego że ma takie fajne wystające kosmyki, to tak dość naturalnie wygląda, nie jest taka, wiecie, przyklepana. Choć ona w wielu fryzurach wygląda przepięknie, jak widzieliście na przyspieszeniu, bo po prostu, wiecie, ładne, mówię wszystkim ładnie, tak? Także czy w krótkich, czy w długich, we wszystkich wygląda ślicznie. Mimo wszystko chciałam, by tak było w miarę tutaj w tym codziennym skromnie. Ma po prostu spodenki, bluzeczkę i tutaj ma sandałki, choć ona ma strasznie duże stopy, spójrzcie. I ja na przykład jak robię, zawsze zapominam o tych stopach, ale warto u kobietek troszeczkę zmniejszać, bo tak to ma, zobaczcie, takie wilgachne stopy, tak jakby miała, o, patrzcie, trochę mniejsze, spójrzcie. O, już wyglądałaby dużo lepiej, no może trochę przesadziłam, tak? No ale, takie miała. Ma spodenki, bluzeczkę, wygląda przepięknie, piękna figura, zobaczcie. I bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za linki do spodenek. Pobrałam kilka i naprawdę niektóre są bardzo, bardzo fajne. Także to jest jej strój codzienny. W oficjalnym, tym razem ubrałam ją tak, proszę bardzo. Ma spódnicę i po prostu takie body z koronki. Zobaczcie, z tyłu gołe plecy, przepięknie wygląda. Ma po prostu piękną figurę. I nie dała mi jak zawsze sukienki, tylko po prostu coś takiego. Oficjalnie powinna się pięknie prezentować. Także myślę, że wygląda prześlicznie. Dała mi ten wisior, który ja bardzo, bardzo lubię. On jest tutaj z rzemikiem, ale no nie wiem, mi się podoba i tak do tego ma takie ładne butki. Proszę bardzo, szpileczki, ślicznie wygląda. Sportowo. Sportowo ma po prostu. To jest od Marigold. Bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Do tego krótkie spodenki, proszę bardzo. I dał mi te buty, których już wieki nikomu nie dawałam i tak pomyślałam, że idę po prostu. Do snu ma taką piękną piżamkę. Zobaczcie, jest prześliczna, piękna, naprawdę bardzo, bardzo ładna. Delikatnie ładnie wygląda, białą. Ma ciemną karnację, więc to ładnie wygląda. Na imprezę dałam jej znowu tą spódnicę i tą, bo ja po prostu uwielbiam tą spódnicę i wszystkie simeczki, które mają ładną figurę, po prostu pięknie w niej wyglądają, dlatego jej też dałam, bo wygląda cudownie, no zobaczcie, do tego właśnie tą koszulkę, bardzo, bardzo ładnie wygląda i takie butki, o. No i na basen ma taki strój kąpielowy, proszę bardzo, fioletowy, jakieś tam wzorki, ładna figura, ma się czym dziewczyna pochwalić, więc wiecie. Także cóż, tak wygląda nasza Julia. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Symeczka jest po prostu przepiękna. Naprawdę tutaj twórczyni się postarała. Bardzo, bardzo ładna. We wszystkim wygląda ładnie, tak naprawdę. Także cóż, kochani, właśnie jeszcze jedna rzecz, bo Wy mi piszecie, jak tutaj mam filtrować sobie rzeczy, albo że mogę filtrować na mody, na rzeczy z gry. Kochani, ja to wszystko wiem, ale ja czasami, jak coś mi nie pasuje, daję rzeczy z gry. Staram się dawać jak najwięcej modów, ponieważ jest to seria, która pokazuje moją zawartość zmodyfikowaną. To nie są, kochani, simowe metamorfozy, tylko to jest seria, w której ja pokazuję moją zawartość zmodyfikowaną. Te simowe metamorfozy są dodatkowo. Żeby to nie było tak, zobaczcie, o, taką, taką, taką mam bluzkę, takie, takie mam spodnie. To jest dodatkowo, Was zaprosiłam do zabawy, byście tworzyli simów, ale generalnie to jest seria, w której ja pokazuję swoje mody. I żeby nie robić tego właśnie, że hurtem wszystko, bo nie dałabym rady, to jest po to właśnie ta seria, by podać Wam moją zawartość zmodyfikowaną. Dlatego w każdym odcinku podaję linki i tak to, kochani, wygląda. Nie zapominajcie o tym. I to jest też po to, by pokazać właśnie różnicę, jak wygląda ta sama simka bez modów, a jak wygląda z modami. O to tutaj chodzi. Także wiem, jak filtrować, ale nie robię tego, bo po prostu czasami dobieram też rzeczy z gry i nie chcę mieć po prostu samych modów. Wiem, jak to się robi. Także dobrze, kochani, to by było na tyle. Ja dziękuję za obejrzenie odcinka i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!